let's run you through the driver grid order for today's exciting sprint. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he'll start from pole position with Charles Leclerc alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Fernando Alonso, Sainz, Russell, Hamilton, Perez, Oscar Piastri, Joe, Ocon, Norris, Gasly, Bottas, Tsunoda, Stroll, Hülkenberg, Albon, Magnussen, Sargent, and Nyck de Vries. And join. Siema, z tej strony Michael, zapraszam Was na kolejną rundę mistrzostw F1-23. Przed nami Grand Prix Kataru na torze Lusail, na torze, który bardzo zżera opony. Troszkę się obawiam, dlatego w sprincie pojedziemy sobie na oponach pośrednich. No i co, możemy już przejść do startu. Świetnie ruszył Leclerc, my również dobrze i wyprzedzamy w dwójkę Maxa Verstappena. Nie najlepszy start Holendra. Także w pierwszy zakręt wjeżdżamy na drugiej pozycji. Na prowadzeniu Charles Leclerc. No widzicie, że wszyscy kierowcy w naszej okolicy na oponach miękkich. My na te pośrednie się zdecydowaliśmy, no bo opony bardzo szybko się tutaj zużywają. Tym bardziej mi boty trochę mniej to na pewno odczuwają. Wyjeżdżamy na tą bardzo długą, prostą, startową. Max Verstappen już nas tutaj atakuje. Nie czeka na nic Holender, a my użyjemy trochę baterii i od razu widać, że ją użyliśmy, bo szybko nabraliśmy prędkości. Teraz po zewnętrznej. No tutaj fajnie po tej zewnętrznej da się utrzymać pozycję lub zaatakować. Lepszą trakcję można złapać. No i to nam się właśnie udało. Będzie kolejny atak Maxa, tym razem ma on system DRS. Ale mocno tutaj musiałem, chyba nawet doszło do lekkiego kontaktu. Troszkę lepiej wyjechał Max Verstappen z tego zakrętu, no i już jest po naszej lewej stronie i w te szybkie łuki wjeżdżamy bok w bok. Ładnie, bez kontaktu udało się przejechać i utrzymaliśmy drugą lokatę. Ale teraz znowu za chwilę wyjedziemy na tą główną prostą. No i musimy się bronić przed Maxem i chyba nie tylko przed Maxem, bo Russell też jest na tyle blisko, żeby tu próbować jakichś ataków. Już atakuje Max, już zaczyna się z nami zrównywać. Russell też za naszymi plecami od razu, ale nie ma gdzie się wcisnąć. Aj, no i wciśnie nam się Verstappen. Nie, właśnie to co mówiłem wcześniej, że tutaj po tej zewnętrznej da się coś działać. No i udało się obronić.
Znowu atakuje Verstappen. Jak najbardziej do wewnętrznej go próbuje sobie zepchnąć. No i tutaj mamy przewagę, bo następny zakręt mamy po wewnętrznej. Bo teraz bardzo blisko był nas Max i bardzo szybko atakuje, ale my używamy więcej baterii niż wcześniej. Tym razem my znajdujemy się po wewnętrznej, ale specjalnie tak delikatnie poszerzymy, żeby nie miał tam czasami miejsca Max. Jeszcze drobny uścisk na wyjściu z zakrętu numer 1. Ale jeszcze tutaj napędzi Max, no chce nas szybko zaatakować, bo tu w ostatniej chwili kontakt z Maxem, na szczęście delikatny, nikt tutaj z toru nie wyleciał, mimo tak dużej prędkości, dwa zakręty do końca, teraz już tylko jeden. No specjalnie oszczędziłem trochę tej baterii na tym okrążeniu, żeby mieć na tą prostą, żeby zdołać się obronić, bo już nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nas wyprzedzili. No i udało się, dowieziemy tą drugą pozycję. Max jednak trzeci, a sprint wygrał Charles Leclerc, który na początku już sobie uciekł i miał bezpieczną przewagę. Dowiózł to zwycięstwo bez problemu. No i tutaj mamy pełne wyniki sprintu. Za moment jeszcze zobaczymy sobie klasyfikację kierowców oraz klasyfikację konstruktorów. No i przechodzimy już do wyścigu głównego, za moment zobaczycie pola startowe, które będą tak samo wyglądały jak wyniki sprintu. No przypominam, że tutaj mamy tą jeszcze starą zasadę sprintu z 2022 roku w tej grze. Gasly, Stroll, Hülkenberg, Albon, Tsunoda, Magnussen, De Vries and Logan Sargeant. No dobra, i co my tu mamy? Proponują nam softy, hardy. I ogólnie przed sprintem się zastanawiałem, czy jak wezmę tam medy, to będę miał je czy będę miał jeszcze jakąś mieszankę na wyścig i tak jak myślałem, nie mam jej. Także będę musiał jechać na tych softach.
Coś czuję, że tych 9 okrążeń nie przejedziemy, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Do opony naprawdę się tu mocno zżerają. Przejdźmy już do startu. Tutaj próbowałem po tej zewnętrznej z nadzieją, że jakoś się mocno napędzę i chociaż zrównam się z Leclerkiem, ale to się nie udało. Ogólnie start taki sobie, trochę mi tam trakcja uciekała. A że byliśmy blisko Leclerca, to no kurde, był potencjał, żeby objąć prowadzenie, ale niestety mi tam trakcji trochę uciekło. Koła trochę buksowały delikatnie. No i jak wygląda sytuacja? Po paru pierwszych zakrętach Leclerc na prowadzeniu, my na drugim. Trzeci George Russell, Max Verstappen spadł na czwarte. Piąty jest Sergio Perez. No ja teraz będę próbował się utrzymać za Leclerciem, żeby poniżej tej sekundy być za nim już po trzecim okrążeniu, żeby móc skorzystać z DRS-u. No łatwe to nie będzie i nie będzie to też łatwe dla opon, bo mogę je trochę nadwyrężyć. Ale i tak zjedziemy na pewno wcześniej niż według strategii tam zakładanej na starcie. Te opony nie dadzą rady do 9 okrążenia. Znaczy może by dały radę, ale bylibyśmy już za dużo stratni. Tymczasem Max Verstappen już walczy z George'em Russellem i Holender przebija się na trzecią pozycję, wraca na tą lokatę, z której startował. No jest już blisko Max, ma otwarty DRS, atakuje nas. Próbujemy robić to samo, czyli jak najbardziej go do wewnętrznej, a my po szerokiej. Ale Max tym razem znalazł na tyle trakcji, że ja nie znalazłem i wypadłem z toru. No cofniemy to sobie, ale już do momentu, gdzie Max jest przed nami. No i jednak Max na tyle się tutaj napędził, że nas wyprzedził i nas zablokował. Także spadamy na trzecią pozycję i nie wiem, czy utrzymamy się za Maxem, czy nam nie odjedzie czasami od razu. Ale na razie to musimy się skupić na Sergio Perezie, który już jest na równo z nami. No teraz go tak delikatnie wywieźliśmy i utrzymaliśmy tą trzecią pozycję. No i Russell skorzystał na tym wywiezieniu Pereza. Brytyjczyk z Mercedesa, ten młodszy Brytyjczyk z Mercedesa przejął się na czwartą pozycję. Oj, teraz nas objeżdżają z dwóch stron. I wow, tutaj było naprawdę blisko tym jego skrzydła George'a Russella. Prawie w niego wjechałem. Tam było naprawdę na centymetry, ale jakoś udało mi się tam zmieścić w tą wewnętrzną, dobrze wycelować. Utrzymaliśmy tą trzecią pozycję takim dive bombem na dwóch kierowców. No ale już mi się tam ciepło zrobiło, bo prawie w tego Russella tam uderzyliśmy. Było naprawdę blisko.
a Max Verstappen już siedzi na tylnym skrzydle Charlesa Leclerca. No, niesamowite tempo Verstappena. Wyprzedził nas momentalnie, on nas odjechał i momentalnie znalazł się za Charlesem Leclerciem. Za niedługo chyba będzie zmiana lidera, tak mi się wydaje. Tymczasem nasze opony już... No właśnie chciałem mówić, czy nie zjechać czasami wcześniej jakieś dwa okrążenia. I to samo nam proponuje Mark Jeff był ostatnio pewien 2021 albo 20, chyba 2020 jeszcze był Jeff. Mamy nowego inżyniera od 22 Marka. No i Mark nam zaproponował, żeby zjechać dwa okrążenia wcześniej, tak jak sam to chciałem w sumie zmienić. No na te kerby nie można najeżdżać, widzę co się dzieje. No i mamy już zmianę lidera w wyścigu i żeby tylko nie było zmiany na trzeciej pozycji, na razie jest, no bo Perez nas wyprzedza, ale my na tą szeroką się puszczamy. Jest przed nami Meksykanie, ale tutaj jeszcze spróbujemy. No myślę, że tego nie spodziewał się do końca Sergio Perez. To też takie miejsce do ataku, no raczej często się tu nie atakuje. No to zjeżdżamy do alei serwisowej, jak możecie zauważyć w prawym dolnym rogu już nam się na pomarańczowo świeci ikonka opony, to znaczy, że przekroczyła już 60% zużycia. Okay, go, go, go! That was a fantastic stop, faster than we were expecting. No i mamy kolejnych kierowców alei serwisowej, w tym George'a Russella, z którym bezpośrednio walczyliśmy na torze. No trochę udało nam się powiększyć nad nim przewagę, zjeżdżając te dwa kółka wcześniej. Tyle, że George znajduje się teraz na oponach pośrednich, także dosyć szybko powinien nas dogonić, bo na tym torze ta różnica między mieszankami jest naprawdę duża. No George bardzo szybko odrobił, ta strata już stopniała do sekundy 0,8, a nawet już poniżej. Tymczasem w alei serwisowej kolejni kierowcy, no i mamy tutaj Sergio Pereza, to też jest dla nas istotne. Perez na oponach twardych i wyjeżdża za George'em Russellem, także mam nadzieję, że skupią się chociaż chwilę na sobie i będziemy mieli więcej czasu, chociaż patrząc na tempo Russella, to na tym okrążeniu powinien być już poniżej sekundy za nami i tak naprawdę podobnie się stanie.
Jest atak Russella. Uciekamy znowu na szeroką. Zrównał się z nami Russell, jest przed nami. Trochę tutaj poza tor wyjechałem, ale wciskałem mu się tak jak na jednym z okrążeń pod Sergio Pereza. No i Sergio Perez też wyprzedza George'a Russella. Taki sam scenariusz jak wtedy, gdy wyprzedzałem Pereza, tylko że tym razem zamienił się rolami z Russellem. I mamy żółtą flagę na początku okrążenia od razu. Tam się zatrzymuje jakiś Williams. I jest to Logan Sargeant. W ogóle Valtteri Bottas jest na drugiej pozycji. Jeszcze nie zjeżdżał film do alei serwisowej. No, bardzo długo przeciąga ten stint. Już taką sytuację mieliśmy w sprincie, tyle że był to Max Verstappen. No i wjeżdżamy równo z Sergio Perezem. Te szybkie łuki i Pereza jeszcze szybciej wyprzedziliśmy niż wtedy Maxa Verstappena, a raczej się obroniliśmy niż wyprzedziliśmy. Valtteri w końcu zjechał do boksu. A i mocno napędzony Sergio Perez, musimy się za nim łapać w tunel. Russell i Norris też już blisko, ale jeszcze tym zaatakują. Ależ dive-bomb tutaj w tym zakręcie numer 1. Zrozumiemy się z Meksykaninem, ale tutaj no nie ma chyba szans, żebyśmy go gdziekolwiek wyprzedzili. Teraz musimy się za nim utrzymać, tu za chwilę będzie szansa na atak. No i tutaj znowu zapikujemy pod niego. Jest atak, doszło do delikatnego kontaktu, ale no jakiś mocny on nie był. No i też Lando Norris skorzystał na tej naszej walce. Norris pojawia nam się na czwartej pozycji, chociaż Perez cały czas próbuje ją odzyskać. Ale Norris chyba się to utrzyma, bo teraz ma wewnętrzną. Kolejny raz nas tutaj wyprzedzają, tym razem jest to Lando Norris. Znowu po tej szerokiej uciekamy. Norris dosyć szybko tutaj odpuścił. Albo nam się po prostu udało tak ładnie go szybko założyć. No bardzo szybko nas wyprzedził Perez i tutaj chyba jesteśmy teraz bez szans. No właśnie. W międzyczasie Hamilton walczy z Norrisem. Hamilton wyprzedził już Norrisa, a nas Perez i wygląda na to, że na stałe. No będę cisnął, może się uda utrzymać poniżej tej sekundy, ale może być ciężko. No to nie było zbyt mądre, chociaż myślałem, że tam Lewis trochę przyhamuje, jak zacznę mu tak delikatnie zajeżdżać. No Lewis chce nam przeszkodzić tym, żebyśmy utrzymali się za Perezem. Był tam kontakt, jeszcze mnie szeroko wypluło.
No dobra, wyjeżdżamy już na tą główną prostą. Utrzymaliśmy się za Perezem i dosyć blisko, no nie spodziewałem się tego trochę. Mamy otwarty DRS, zbliżamy się do Meksykanina. Musimy sobie trochę pomóc baterią, której i tak już wiele nie mamy. I będzie piękny atak po wewnętrznej. Wyprzedzamy Meksykanina. Tymczasem nasze opony przekroczyły już 60% zużycia. Do końca jeszcze no, niecałe już 4 okrążenia. Ale wygląda na to, że na ostatnim okrążeniu możemy przekroczyć 75%. Albo nawet wcześniej. A to oznacza, że może nam pęknąć czasami opona, bo od 75% właśnie pojawia się na to taka szansa, że ta opona może pęknąć. Także będziemy musieli na tym ostatnim okrążeniu uważać. No i teraz już chyba przez te okrążenia najbliższe musimy delikatnie odpuścić w tych łukach, trochę oszczędnie z tymi oponami, żeby jak w najlepszej kondycji były. No, za bardzo najechałem na te żółte kerby, a właściwie to nie powinno się na nie w ogóle najeżdżać. Wypluło mnie trochę za tor i wróciłem na tor, kontakt z Norrisem, tak nie za fajnie mu zrobiłem. Wyprzedził nas Perez, ale teraz na tej głównej prostej będziemy mieli DRS. Także bez problemu powinniśmy wrócić na podium wirtualny jak na razie. Też blokuje wewnętrzną Perez, więc uciekamy na szeroko. No i tutaj nie tak ładnie zetniemy, żeby nie miał szans na jakiekolwiek wciśnięcie się. No te przednie opony tutaj najbardziej dostają, lewy przód już ma 67%, także tam musimy się najbardziej obawiać. Na pewno będzie przekroczone te 75% na ostatnim okrążeniu. Prawy przód może nie, ale lewy na pewno przekroczył 75%. Dwa okrążenia do końca, musimy uważać na te opony i musimy też uważać na Sergio Pereza, który już jest po naszej lewej stronie. Trzymamy wewnętrzną i on po tej zewnętrznej się dobrze napędził, ale my teraz tutaj, do wewnętrznej. Wracamy przed Meksykanina, no i ta opona już zaraz będzie miała 75%, jednak szybciej niż na ostatnim okrążeniu. Za naszymi plecami Hamilton, który próbuje nam się tutaj wcisnąć, ale jeszcze nie. No i mamy przekroczoną tak jakże magiczną barierę 75%, także pozostaje nam teraz się tylko modlić, żeby ta opona nie wybuchła. No doszło tu do kontaktu z Lewisem. Jedziemy bok w bok, ale tutaj mamy wewnętrzną.
I znowu Perez na tym korzysta, tutaj cały czas powtarza się jeden scenariusz. Za chwilę prawy przód też nam może przekroczyć 75%, a więc będzie możliwość, że jedna z dwóch opon nam trzaśnie. No i jeszcze troszkę muszą wytrzymać, jeszcze dwa sektory do przejechania tylko. Czasami te opony mogą wytrzymać do samego końca, do 99%, a czasami od razu mogą pęknąć na 75%, to jest po prostu loteria, że w każdym momencie to się może zdarzyć. Dobra, opona nam już nie wybuchnie, ale jeszcze musimy uważać na Hamiltona, który się cały czas zbliża. Ale mamy to, dowieźliśmy tą trzecią pozycję, utrzymujemy się na podium, także dobrze, bardzo dobrze udało się to utrzymać do tempo. Za dobre nie było, też duże problemy z tymi oponami, także jestem zadowolony. Sergio Perez z nami, więc powiększamy nad nim przewagę. Leclerc w tym wyścigu drugi, Max Verstappen wygrywany dzisiaj, nieuchwytny Max, wczoraj w sprincie udało się go pokonać, ale dzisiaj był nieuchwytny, momentalnie poradził sobie z Leclerciem i jechał już po zwycięstwo. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. Pełne wyniki wyścigu Grand Prix, wygrywa Max Verstappen, drugi Charles Leclerc, trzeci Fernando Alonso, czwarty Lewis Hamilton, później Sergio Perez, Lando Norris, Carlos Sainz, Oscar Piastri, George Russell, Esteban Ocon, 11 Zhou Guanyu. Bardzo blisko punktów były ponownie Chińczyk, ale się nie udało. Później Stroll, Hulkenberg, Albon, Tsunoda, Gasly, Bottas, Magnussen i nie widziałem dalej. Mistrzostwa kierowców, Max ma już 74 punkty przewagi, a więc no, ciężko będzie to odrobić. A w klasyfikacji konstruktorów no Red Bull znowu kończy przewagę. Ferrari drugie, trzeci Mercedes. No, tracimy do tego Mercedesa 25 punktów. Cały czas gdzieś tam szansa jest, ale Stroll za bardzo nie punktuje. No i co w tym odcinku, to byłoby wszystko. Zapraszam do opisu, łapka w górę. Trzymajcie się. Cześć.